Cześć. Dotarłem. Cieszę się. Taką pogodę udało się. No właśnie, a propos pogody, jesteś gotowy na ten wyścig w ogóle? Ja jestem gotowy, samolot stoi na zewnątrz, jest gotowy. Czyli stamtąd będziemy się ścigał, tak? Stamtąd się będziemy ścigać, no niestety musimy poczekać na pogodę, jest trochę pada, więc prognozują, że przestanie za niedługo. O, ładne tu macie. Ale czekamy. To jest bliźniaczy samolot do tego, którym ty będziesz latał? Dokładnie ten sam, którym będziemy latać. To jest 11 Iskra. Jakie on ma parametry techniczne? Ile to ma koni? Jest to ciężko to odnieść do koni mechanicznych, jak w motoryzacji, ale tutaj jest liczona moc silnika w kilogramach ciągu i ten samolot ma 1100 kg. Czyli ponad tona ciągu. Ponad tona ciągu, tak. To przy masie tego samolotu niecałe 4 tony. Czyli wbrew pozorom dosyć żwawym i szybkim samolotem odrzutowym. Który to jest rocznik? 78 rok. On ma 45 lat prawie? On ma 45 lat, dokładnie. Ty, to co się stało, że on jest w tak ładnym stanie? Lata w Fundacji Biało-Czerwone Skrzydła, więc nie może być inaczej. Natomiast w lotnictwie jest trochę inaczej niż w motoryzacji. Tu samolot przechodzi przegląd co roku, a nawet co kilkadziesiąt godzin i on tak naprawdę za każdym razem jest 100% sprawny. Tu musi być wszystko tip-top i dzięki temu te samoloty latają przez wiele lat. No to jest główne założenie, główny cel fundacji. To zobaczymy, ja przyjechałem za to też. Mam nadzieję, że godny konkurent, że nie masz jakby poczucia, że tam przyjechał jakąś mesiną. Tylko wygląda że... na szybki, od razu widać część wspólna, piękne skrzydło. My mamy dwa, ty masz jedno okazałe, więc myślę, że nie, konkurent godny. Myślę, że będzie fajna zabawa. Pogoda ewidentnie jest dziś złośliwa. Trzymamy kciuki, by pojedynek doszedł do skutku. Korzystając z okazji, Przemek chciałby wyjaśnić pewną drażliwą kwestię. Temat, który wzbudził najwięcej kontrowersji, czyli przednie lampy. Wiem, tamten wybór nie był najszczęśliwszy. Im dłużej patrzę na ten samochód, tym bardziej przekonywałem się, że jednak nie wolno zepsuć oryginału. Dlatego pomarańczowy kierunek, oryginalna lampa i tak zostanie. To nie koniec szczerej spowiedzi Przemka. Zobaczcie, to jest oryginalny znaczek, jakim oznaczano wersję 190 Evolution. Za dwa znaczki, na prawą i lewą stronę, zapłaciłem 800. Ale takie detale decydują o tym, że projekt jest genialny. A te folie? No dobra, za to muszę was przeprosić, ale wiecie co? Listwy, które były w pakiecie tym tuningowym, były fatalne, były krzywe, nierówne. Więc zdecydowałem się użyć oryginalnych listew, przelakierować je, założyć, żeby teraz już było wszystko tak, jak być powinno. Oczywiście tych taśm nie będzie na finalne spotkanie z Grzegorzem.